Cześć wszystkim, z tej strony Ravvan Adventure. Dzisiaj wybraliśmy się do centrum naszego miasta, bo jest organizowana impreza świętego Georga, czy Georgia? Georgia, nie wiem. Georgia. No i dzisiaj tak jesteśmy aktywnie, bo przyjechaliśmy na naszych trzech rumakach. Tutaj jest Rafała i mój, tutaj Kubusia. Tam są rybki, tak skoczą. No, i tam rybki skoczą. Tutaj przed nami są różne atrakcje dla dzieci. Karuzele różnego rodzaju. Wszystko jest w parku w Telford. Fajnie jest. Przepiękna dzisiaj pogoda. Także można sobie wyjść z całymi rodzinami na fajny spacer. Tutaj fajny taki staw jest zrobiony. Tam u góry plac zabaw dla dzieci. Fontanny są już włączone, także dzieci mogą się schłodzić pod fontannami takimi wodnymi dla dzieci zrobione. Tam jest centrum takie. Sklep, restauracje, kawiarnie, także można sobie coś zjeść, wypić. Teraz tam się przybliżymy. A tutaj widać z bliska to taki water park na powietrzu, także fajnie, atrakcja dla dzieci. Przyjdziemy tu na pewno z Kubą wakacje. A tutaj się znajduje mapa całego parku i na przykład można skarpia złowić. Motyle, kingfisher. A tutaj jest to właśnie centrum. Idziemy zobaczyć za owcami, bo owce właśnie mi uciekają, a chciałam je nagrać. Zobaczcie. Współczuję im, bo pewnie im bardzo gorąco. Ale fajnie. But they're both gorgeous, and it's pure honey, so it's not, we don't adulterate anything, we don't do anything to it. It's just straight out of the way. Yeah, that's nature intended. Perfect. Yeah, I'll go. Which one do you want? The springs or something? Do you reckon the summer's more sweeter? They're both the same. Is it? They're both gorgeous. Yeah. And award winning as well. Can I take the summer one? Yeah. Is it cash or card? Cash, please. Oh, yeah. That's far up, I think. I można się nauczyć pierwszej pomocy. Fajnie, bo to właśnie, żeby małe dzieci się uczyły, no i dorośli też, którzy nie potrafią. Także fajne, że takie coś jest zorganizowane tutaj. I kolejna atrakcja dla dzieci. Fajne takie kółka. I mamy jedzenie różnego rodzaju, hamburgery, hot dogi, frytki i kolejny pojazd z jedzeniem. Można sobie wybrać coś dobrego do zjedzenia, co każdy tam lubi. Tutaj jest grecka akurat kuchnia. A tutaj kawa, różnego rodzaju napoje.
A tutaj są alpaki. Ale fajnie mruczą. Konie sobie odpoczywają. Pewnie już walki były. Czy walki, pewnie już pokazy takie konne były. My się trochę pewnie spóźniliśmy. Ale jesteśmy tutaj i oglądamy tutaj, co mają do zaoferowania. Tutaj namioty są rozstawione, zbroje. I tam jest kolejny namiot. Te pewnie jechali na koniach i próbowali uderzyć w tą tarczę albo w tą piłkę, co jest zawieszona. Nie było takie zawody. No niestety nie widzieliśmy tego. I kolejna atrakcja dla dzieci. Rzucają do worka i tam na tych balonach są napisane punkty. Ile punktów zdobywają. A tutaj do ośmiornic rzucają kółkami. Ale świetna atrakcja dla dzieciaków. I dziewczynki też rzucają do balonów, a tam są jakieś ufalutki w statkach kosmicznych. Tutaj mamy pokaz rzemiosła. Panowie w drewnie robią jakieś ozdoby. Części, nie wiem, do mebli. Nóżki tutaj wygląda jak taka noga do stołu. Ale fajnie to wygląda. Starodawne. Yeah. Wow. Bardzo fajne. Starodawne metody obróbki drewna. Tutaj pan będzie ostrzył nóż. Ostrzej będzie teraz pewnie obrabiał to drewno. A tutaj są wyroby, które można kupić, właśnie były, są własnoręcznie zrobione. Te takie magnesy, fajne. Wezmę sobie, kupię taki jeden z tych magnesów. Fajne. I wybrałam sobie taki magnes. Ładna sówka. A tutaj piwko można sobie wypić. Taki fajny samochód stary. Wow. It was a practice, that... it was. I think we wanted quite a soap on this one, if I'm going to be honest. Okay. Set now. Are you ready? Set the level that way. Pan akurat na lewo piwo. Zobaczcie, jaka stara kasa. Okay. Ale fajna. I hope you can do this. Cheers, mate. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Pressure's on. Extra. Music for this one. Hang on, we're supposed to leave, just fell asleep. Okay, best of luck. Security's watching you. To są jakieś przekąski dla psów. Gryzaki. Piłki. Takie pierdoły. A tu jest kolejka, żeby makijaż zrobić dla dzieci.
Panie ładnie malują. Wow, ale świetnie. Patrz, mama. No chodźcie, przejdziemy. Różne organizacje są, się reklamują. Ale ładnie panie malują. Też Kuba mieć makijaż na twarzy? Nie. Może to? Ale co to jest? Fajkowa primer. A, taka butelka. I co to? Prime? Ale wiesz co, mama ma tylko kartę, a tutaj nie można kartą płacić. I Kubuś sobie wziął kuleczkę taką żelową. Ładne wyroby z drewna. Ale ładne. With the, by the man with the blue jumper. See the man with the lady with the headscarf. Pass, mama. Kubuś sobie taką piłeczkę wybrał. Taka siatka i w środku jest taka piłka żelowa. Z wodą chyba w środku. I slime'u. Slime'a. No i takie bąbelki są. Fajna? Ale ładne alpaki trzy. Także pewnie za chwilę będzie turniej, także cieszę się bardzo, że uda nam się to zobaczyć. I powoli szykują się do turnieju. Konie już są przyszykowane. Ladies and gentlemen, and welcome to this grand jousting tournament. Here today at Telford Town Park for St. George's Day. Oj, będzie krwawa jazda. Zobaczcie, jakie mają wielkie miecze. Krew się poleje. Jedzie tu na koniu St. George. Jedzie na koniu St. George. Following St. George, we have our jovial friend, the physical former. Jedzie tutaj na koniu drugi. Z kuflem w ręku. I na trzecim koniu zbliża się kolejny rycerz. Sir Richard of Gloucester, the henchman. Following Sir Richard, we have our French knight, Sir Philip of Normandy. I wyrusza czwarty. Do we like the French? I teraz jakiś Black Dragon wyjechał. Czyli czarny smok. So gentlemen, the rules of the tournament are... G.
Dzień Świętego Jerzego w Anglii to święto obchodzone 23 kwietnia każdego roku, aby uczcić i życie i męczeńską śmierć Świętego Jerzego, który jest patronem Anglii. Święto ma swoje korzenie w tradycji chrześcijańskiej i jest obchodzone nie tylko w Anglii, ale także w innych krajach związanych z kulturą anglosaską. Święto to zostało ustanowione przez króla Edwarda III w 1348 roku i od tamtej pory jest obchodzone z wielkim entuzjazmem w całym kraju. Obchody obejmują różnorodne wydarzenia, takie jak parady, festiwale, koncerty, pokazy oraz inne atrakcje. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego święta jest flaga Świętego Jerzego, która przedstawia czerwony krzyż na białym tle. W dniu Świętego Jerzego ludzie często noszą te kolory, aby wyrazić swoje uczucia i dumę związaną z tym ważnym świętem. Święto to ma również głębokie znaczenie kulturowe, ponieważ Święty Jerzy jest uznawany za symbol odwagi, siły i honoru. Jego legenda opowiada o walce ze smokiem, co stanowi inspirację dla wielu ludzi do dążenia do odwagi i poświęcenia w swoim życiu. Wszystkie te elementy sprawiają, że Dzień Świętego Jerzego to niezwykle ważne świętowanie, które skupia ludzi wokół wspólnych wartości i tradycji. To również doskonała okazja do celebrowania kultury angielskiej i wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. To już wszystko na dzisiaj. Nowych widzów zachęcamy do subskrypcji, a starym widzom dziękujemy, że jesteście i zachęcamy do komentowania. Zapraszamy za tydzień.